Rynek słuchawek True Wireless jest obecnie bardzo szeroki i możemy znaleźć wielu producentów i wiele modeli w praktycznie każdej półce cenowej. Dzisiaj zejdziemy na tą niższą półkę cenową, ale jak będzie z jakością wykonania oraz jakością dźwięku? O tym przekonacie się w dzisiejszej recenzji słuchawek Halo GT3. W pudełku oprócz słuchawek znajdziemy oczywiście etui ładujące, kabel do ładowania USB typu C, trzy wymienne gumeczki do słuchawek. Zacznijmy od wykonania etui. Ono wykonane jest z takiego matowego plastiku, który w dotyku jest naprawdę bardzo przyjemny i sprawia wrażenie naprawdę solidnego. Jeśli chodzi o jego trwałość, to raczej go nie oszczędzałem i wrzucałem do plecaka z różnymi ładowarkami i innymi kablami. O dziwo, to tuj nie zebrało jakiś większych rysek, może jakieś minimalne się pojawiły, ale są one naprawdę mało zauważalne, więc materiał nie jest jakoś bardzo podatny na rysy. Jest za to podatny na odciski palców. No, i jeśli chcecie mieć idealnie czyste tuj od słuchawek, no to musicie go co jakiś czas przetrzeć. Bardzo dużym plusem jest zastosowanie tej USB typu C. Jest to standard, który jest stosowany coraz szerzej w świecie technologii i bardzo fajnie, że tutaj USB typu C się znalazło. ETUI pozwala naładować słuchawki na 28 godzin słuchania muzyki, a o stanie baterii w samym pokrowcu informują nas trzy diody LED, które znajdziemy na froncie tego pokrowca. Po jego otworzeniu ukażą nam się same słuchawki. One wykonane są w większości z matowego plastiku, ale przez ich środek przebiega taki ładny, błyszczący panelik. W nim znajduje się także panel dotykowy, dzięki któremu możemy kontrolować to, co aktualnie słuchamy, czyli możemy przełączyć utwór na poprzedni, na następny, utwór zatrzymać, a także wywołać asystenta głosowego Siri czy Google, już zależnie od tego, z jakim smartfonem. Te słuchawki połączycie. Oprócz paneli dotykowych, w słuchawkach znajdziemy także malutkie diody LED, które informują nas na przykład o tym, czy słuchawki w danym momencie się ładują. Zanim przejdziemy do dźwięku, chwilę o ergonomii. Ja mam takie typowe uszy, że nie ma słuchawek, które mi nie wypadają. Zwłaszcza tyczy się to lewego ucha, w którym mam problem z dopasowaniem słuchawek. Tutaj również ten problem się pojawił i nie mogłem do końca dopasować sobie tej słuchawki w lewym uchu, ale. Nie był to jakiś problem duży, ponieważ ta słuchawka nie wypadała. Co jakiś czas musiałem po prostu ją delikatnie poprawić, więc tą ergonomię oceniam dobrze, może nie idealnie, ale tutaj bardzo dużo zależy od po prostu budowy waszego ucha. Kiedy pożyczałem te słuchawki bratu czy komuś innemu z rodziny, to oni nie narzekali na to i słuchawki siedziały im w uszach naprawdę bardzo dobrze. Jeśli chodzi o baterie w słuchawkach, a nie w samym Metui, to tutaj. Najdłuższym czasem, jaki spędziłem słuchając muzyki na tych słuchawkach, to były 3 godziny i nie było to słuchanie na pełnej głośności. Te słuchawki jeszcze nie informowały mnie o niskim stanie baterii, ale na wskaźniku na swoim telefonie widziałem, że tam już jest tak około 15-20% baterii, więc. 3 do 4 godzin myślę, że dla tych słuchawek jest osiągalne. Dużo oczywiście zależy od tego z jaką głośnością słuchacie muzyki czy też oglądacie filmy. Słuchawki same w sobie łączą się z telefonem za pomocą Bluetooth 5.0, więc można tutaj mówić o niskich opóźnieniach oraz bardzo dobrej jakości dźwięku przekazywanej właśnie za pomocą tej łączności. No ale przejdźmy do tego, co w słuchawkach powinno być najważniejsze, czyli do jakości dźwięku. Może najpierw głośność? Słuchawki nie są jakieś super głośne, ale ich głośność jest wystarczająca. Wiadomo, za głośne słuchanie muzyki też uszkadza nasz słuch, no a te słuchawki swoją głośność mają na, można powiedzieć, idealnym poziomie, bo nie są ani za głośne, ani za ciche, można powiedzieć, że tak w sam raz. Nawet przy maksymalnej głośności nie trzeszczą i dają z siebie całkiem dobry dźwięk. Ale coś więcej właśnie o tym dźwięku. Tony niskie są tutaj wyczuwalne, nie są przesadzone i to bardzo fajnie, bo często w tych tanich słuchawkach tony niskie są specjalnie troszeczkę podbite, aby sprawiać wrażenie. Droższych słuchawek niż faktycznie są. No ale nie zawsze jest to dobra droga, i często te toniskie są po prostu męczące. Brakuje mi w tych słuchawkach troszeczkę średnich tonów. One są gdzieś tam z tyłu, nie są tak dobrze słyszalne, a troszeczkę nad wyraz są zbudowane tony wysokie. Czasami w niektórych kawałkach, w niektórych momentach w filmach, po prostu te tony wysokie są aż męczące. One tak syczą i nie są zbyt przyjemne dla ucha. Ale myślę, że jeśli macie jakiś equalizer w swoim smartfonie, to będziecie mogli to troszeczkę obniżyć i wtedy ten dźwięk już będzie naprawdę bardzo dobry. Oczywiście, mówię tutaj cały czas o tych słuchawkach z. Świadomością tego, ile one kosztują, bo cena około 90 zł to naprawdę bardzo niska cena, jeśli chodzi o rynek słuchawek True Wireless. No i konkurują one z QSUI T2C, które już Wam recenzowałem na moim kanale, oraz z najpopularniejszymi e, słuchawkami Xiaomi. Jeśli chodzi o jakość rozmów, o mikrofon w tych słuchawkach, no to przy rozmowie telefonicznej prezentuje się to właśnie tak. Nie ma rewelacji, raczej nie jest to górnolotna jakość dźwięku. Ale wydaje mi się, że jesteśmy zrozumiali i nie ma w tym razie problemu. A w tym budżecie. No to jest tak naprawdę minimum, jakie powinniśmy uzyskać. Po prostu powinno nas być słychać. Jaka jest moja końcowa ocena tych słuchawek? Naprawdę są bardzo fajne, wykonane bardzo dobrze, mają USB typu C. Dobrze leżą w uchu. Wiadomo, jeśli ktoś ma jakieś. Nie do końca typowe ucho. No to może gdzieś tam mieć problemy z dopasowaniem, ale u mnie ostatecznie to się udało praktycznie w 100%. Jakość dźwięku jest na dobrym poziomie w tej półce cenowej i te słuchawki myślę, że mogę Wam po prostu polecić. Jest tutaj oczywiście dużo takich rzeczy, które są zależne od gustów, no ale od tego są właśnie recenzje, od tego jest ich wiele na YouTubie, aby porównać różne opinie i wybrać dla siebie jak najlepsze słuchawki. A może to będą właśnie te. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Jeśli był on dla Ciebie pomocny, zostaw łapkę w górę. A jeśli nie chcesz przegapić kolejnych, zasubskrybuj kanał i kliknij w dzwoneczek. Możesz mnie od niedawna również śledzić na TikToku. Tutaj wyświetla się jego nazwa. Tam będą takie e, krótkie poradniki, lifehaki może e, i różnego rodzaju skrócone formy testów, e, które również możecie śledzić. Ja dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!